Czy język śląski zostanie uznany językiem regionalnym? W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Przed wyborami parlamentarnymi większość partii deklarowała, że teraz to już na pewno uda się przyjąć takie prawo, które zadowoli osoby od lat walczące o uznanie śląskiego za język. Fatima Orlińska. Tą ustawą chcemy dokończyć to, co Ślązacy zaczęli w Powstaniu Górnośląskim i o co walczą do dziś, mówił w środę w Sejmie Wojciech Saługa, poseł Platformy Obywatelskiej. O tym, czy język śląski wejdzie szerzej do szkół we wrześniu przyszłego roku, będzie używany w urzędach i na tablicach informacyjnych, posłowie i senatorowie zdecydują prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni. Bardzo dobre jest to, jeśli różnorodne języki w Polsce są uznawane, jeśli mniejszości są uznawane. To jest kwestia godności, ale to jest także kwestia takiego bentru bezpieczeństwa dla takich nacjonalistycznych, mocno narodowościowych podejść do filozofii funkcjonowania państwa. O tym, jak liczna jest grupa osób uważających się za Ślązaków, świadczą wyniki spisu powszechnego z 2021 roku. Ponad 450 tysięcy osób zadeklarowało, że używa śląskiego na co dzień, a ponad 500 000 osób zadeklarowało narodowość śląską. Dziś inicjatorzy ustawy podkreślają, że to nie tylko dodanie hołdu Ślązakom, ale poszanowanie ich tradycji i kultury. Docenić kulturę, tradycje, dokonania naprawdę dziesiątek tysięcy ludzi, którzy aspirują do tego, którzy działają ku temu, żeby język śląski nie tylko był już w literaturze, nie tylko w sztuce, ale żeby był w polskich ustawach i żeby był takim prawowitym językiem mniejszości uznawanym w Polsce. Posłowie z województwa śląskiego chcą, by śląska tożsamość była pielęgnowana i kultywowana. Żeby mogło się to dziać, musi być przekazywana kolejnym pokoleniom, na przykład poprzez lekcje w szkołach. Język śląski miałby w nich być nieobowiązkowy. Jak przekazali w środę posłowie Koalicji Obywatelskiej, na 2024 rok zabezpieczono w budżecie państwa 2 miliony złotych na działania wspierające wdrożenie ustawy i przygotowanie programów nauczania oraz kadry. Opozycja uważa jednak, że wdrożenie ustawy w życie będzie wymagało nie tylko dużo większego nakładu finansowego, ale i czasu. Eksperci w tych ekspertyzach wskazują, że będziemy mogli mówić na dobre o tym, że ten język rzeczywiście funkcjonuje w kraju nawet za 15 lat. Więc mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, jeżeli by ten język został uznany za regionalny, że na przykład kolejny rząd jednak zmieni ustawę albo dojdzie do wniosku, że jednak nie jest gotowy na to, bo wprowadzenie tego języka również dla budżetu państwa, dla tego budżetu z tym ogromnym długiem, z tym ogromnym deficytem, to są miliardowe wydatki. Za przyjęciem ustawy jednoznacznie opowiadają się posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale również Lewicy i Trzeciej Drogi. W następnym kroku chcieliby przyjąć ustawę o ustanowieniu narodowości śląskiej. Tym pomysłom sprzeciwiają się Prawo i Sprawiedliwość i częściowo Konfederacja, która wniosła o odrzucenie projektu.